Michał, trudno było ciebie namówić do przeprowadzki do Lubina, bo ty jednak jesteś wychowany w dużym mieście, prawda? W Grecji też grałeś, w Atenach, także rozumiem, że, no, że człowiek czasem tego potrzebuje, żeby gdzieś wieczorem wyjść, nie wiem, do kina, do teatru, do jakichś różnych restauracji, które będziesz miał do wyboru, bo to jednak ta wajcha została mocno przeciągnięta w drugą stronę, prawda? No bo jednak Lubin to nie jest, nie wiem, Kraków, Gdańsk, Warszawa, Wrocław czy Poznań. Kiedy pierwszy raz usłyszałem w ogóle o takiej propozycji, to tak musiałem sobie to naprawdę przetrawić, bo ja tego w ogóle sam siebie nie widziałem w takiej roli. Natomiast nie ukrywam, że akurat Mariusz Lewandowski był taką osobą, dla której czy zdecydowałem się, czy on sprawił, że... A potem go zwolniłeś, to życie. No nie, no się... Że podjąłem taką decyzję. I paradoksalnie to ja mam wrażenie, że ja w Zagłębiu Lubin uczę się zdecydowanie więcej niż przez 4 lata uczyłem się w Legii. A to ciekawe, mógłbyś rozwinąć ten wątek? O wiele spraw muszę teraz zadbać samemu. W Legii mieliśmy do tego, nie wiem, kolejne departamenty czy osoby, które mogły przynieść tylko raport czy zrobioną robotę i w zasadzie tam było desygnowanie obowiązków. Natomiast w Zagłębiu Lubin tych osób w klubie pracuje mniej i o niektóre trzeba zadbać samemu.